Dzień dobry, witajcie na Facebooku Krzysztofa Bosaka. Przed chwilą zakończyła się konferencja prasowa. Jesteśmy dzisiaj przy ulicy Wiertniczej, konkretnie pod budynkiem ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej w sprawie o obronę polskiej rodziny, obronę polskiego obywatela. Odwrócę kamerkę, bo są poszkodowany w wypadku samochodowym pan Ryszard Lubiński oraz Krzysztof Bosak i Robert Winnicki. Dwa lata temu doszło do wypadku, w którym został poszkodowany właśnie pan Ryszard Lubiński wraz ze swoją córką. Krzysztofie, przed chwilą zakończyła się konferencja prasowa w tym temacie. Ten temat trzeba nagłośnić i czego trzeba się domagać w tej sytuacji? No tutaj jest kwestia zadośćuczynienia, właściwie chyba o pociągu. Syn ambasadora spowodował poważny wypadek. Pan Ryszard trafił do szpitala, jego córka do dziś rehabilituje się po obrażeniach. Pan Ryszard był w śpiączce. Pędząca opancerzona limuzyna ambasadora prowadzona przez syna ambasadora Arabii Saudyjskiej z prędkością 140 km w terenie zabudowanym zmasakrowała auto z panem Ryszardem. To było 2 lata temu. Od tego czasu nie wydarzyło się nic, co ciekawe. Poza tym, że prokuratura bezspornie ustaliła winę syna ambasadora. Zero przeprosin, zero zadośćuczynienia, zero presji dyplomatycznej ze strony naszego państwa na jakiekolwiek zadośćuczynienie, nie mówiąc o pociągnięciu do odpowiedzialności. Zero zainteresowania, co ciekawe, polityków, którzy przez lata mówili o wstawaniu z kolan, wręcz strach. Strach przed podjęciem tego tematu. Dziś moje zainteresowanie tą sprawą, ta konferencja prasowa, jak powiedział przed chwilą pan Ryszard, pomogła przyciągnąć tutaj media i zainteresować tą sprawą i zainteresować też dyplomatów, które widzieliśmy, to więcej może powie o tym Robert Winnicki za chwilę, byli zelektryzowani naszą obecnością tutaj, dosyć nerwowo się zachowywali. Ja po przedstawieniu sprawy dziennikarzom złożyłem pismo jako kandydat na prezydenta, które też w atmosferze pewnych nerwów zostało przyjęte przez dyplomatów i przez ochronę ambasady. Pismo, w którym po prostu wzywamy do zadośćuczynienia. Arabia Saudyjska to nie jest biedne państwo, naprawdę to państwo stać, żeby taką sprawę, jeżeli syn ambasadora gdzieś właśnie spowodował ten wypadek, o mało co nie zabił 2 osób, a w każdym razie naraził je na bardzo poważne obrażenia, to żeby wypłacić naprawdę godne zadośćuczynienie, jeżeli temu państwu zależy na dobrych stosunkach z polskim narodem, z polskim państwem. Nie pojmuję, dlaczego polscy politycy zachowują się jak tchórze i dlaczego takiej sprawy nie podnoszą. Naprawdę podnoszenie spraw polskich obywateli nie zepsuje relacji pomiędzy naszymi państwami, a po prostu pokaże, że jesteśmy narodem, który się szanuje i państwem, które walczy o interesy swoich obywateli, a dokładnie na tym polega polityka międzynarodowa. Ponad dwa lata minęły od tego wypadku, w którym pan oraz pańska córka ucierpieli. Przez cały ten czas nie wydarzyło się nic, żeby panu w jakiś sposób po prostu wynagrodzić to cierpienie. I chciałem pana zapytać, czy pan wierzy w sprawiedliwość? Czy pan wierzy w to, że w końcu dyplomacja Arabii Saudyjskiej poczuje się w obowiązku i zadośćuczyni panu oraz pana córce tych krzywd, które państwo doznaliście? No wie pan, ja wierzę w Boga, to na pewno. Wiara, nadzieja ginie ostatnia, więc taką nadzieję trzeba zawsze mieć. Natomiast jest niebywałe i przerażające, że ambasador kraju kraju europejskim, członku Unii Europejskiej, nie jest w stanie przez 2,5 roku, chowając się za murem, powiedzieć słowa przepraszam. A wręcz na początku twierdził, że nic się nie stało, poprzez swoją kancelarię, że nic się nie stało. Tak naprawdę pan Mohamed Abdullah Madani się nie czuje tutaj niczego winny. No to wie pan, to nie są europejskie stosunki, to nie są europejskie relacje, to nie są zwyczaje, do których się powinniśmy przyzwyczajać. No i ja jako obywatel Polski się do tego przez 2,5 roku nie mogę przyzwyczaić. Nie mogę się przyzwyczaić do takiego traktowania, bo to był środek dzielnicy Kabaty, Ursynów Kabaty, gdzie było mnóstwo matek z dziećmi, gdzie w wyniku wypadku został potrącony również wózek z maleńkim dzieckiem. Dziecko wypadło z wózka. No po prostu jakiś absolutny horror. No. Tak wyglądał samochód, w którym państwo się znajdowali w momencie, kiedy syn ambasadora ten samochód staranował.
tak wyglądało samochód po wypadku. Przypomnijmy, tak, przypomnijmy też o tym, bo pan Ryszard w trakcie konferencji prasowej koncentrował się przede wszystkim na córce i dobro córki, która niestety dzisiaj ma 2 cm krótszą nogę, przez właśnie to wydarzenie jest nieustannie od 2 lat rehabilitowana, ale przypomnijmy, że pan Ryszard jest człowiekiem, który niestety no, został inwalidą do końca życia po tym wypadku. To jest miesiąc śpiączki, to jest 8 implantów w kręgosłupie. To są problemy, które niestety będą mu towarzyszyły do końca jego życia. I powtórzmy to po raz kolejny. Prokuratura stwierdziła bez żadnej wątpliwości, że odpowiedzialnym jest 18-letni syn ambasadora Arabii Saudyjskiej pędzący 140 na godzinę opancerzoną limuzyną w terenie zabudowanym, gdzie jest do 50 km. I że ten syn w żaden sposób nie odpowiedział, że to jest człowiek, który dzisiaj bawi się doskonale na ulicach Nie odpowiedział, Warszawy. Dlatego, że jest chroniony immunitetem dyplomatycznym. Że immunitet dyplomatyczny, w związku z tym nie można mu nic zrobić. No właśnie, pytanie, można, jakie narzędzia posiada państwo polskie, by dociekać tej sprawiedliwości, by syn ambasadora jednak odpowiedział za spowodowanie tego wypadku? Panie redaktorze, przede wszystkim narzędzia polityczne. Takie sprawy załatwia się poprzez polityczny nacisk na państwo, z którym teoretycznie jesteśmy w dobrych relacjach, więc tym bardziej powinno w sposób pozytywny odpowiadać. Polityczny nacisk i podniesienie tego na najwyższy szczebel relacji międzynarodowych. I to nie jest tak, proszę państwa, że w relacjach dwustronnych odgrywają rolę tylko sprawy gospodarcze czy wielkie układy międzynarodowe. Nie, to jest właśnie na podstawie takich przypadków mierzy się siłę albo słabość państwa. Krzysztof Bosak mówił o tym, może byłoby dobrze, żebyś Krzysztof przypomniał o tym, tej kwestii z Wielkiej Brytanii. Analogiczny przykład Wielkiej Brytanii. Wiemy, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone to państwa bardzo blisko współpracujące, sojusznicze. Analogiczny przykład, amerykański dyplomata zabił motocyklistę w Wielkiej Brytanii, uciekł, korzystając z immunitetu dyplomatycznego, uciekł przed odpowiedzialnością. Państwo brytyjskie domaga się jego powrotu, pociągnięcia go do odpowiedzialności przed brytyjskimi sądami, a zajmował się tym i minister spraw zagranicznych, i premier Wielkiej Brytanii. Nie mieli z tym problemu. Nie rozumiem, dlaczego polscy dyplomaci, polscy reprezentanci naszego państwa no zachowują się w sposób po prostu tchórzliwy, no trudno znaleźć inne słowo. I jeżeli tak wygląda sprawa tak oczywista, to proszę sobie wyobrazić, jak wyglądają sprawy mniej oczywiste, gdzie te interesy naszych obywateli czasem są bardziej poplątane, czasem sytuacje są bardziej zawikłane niż to, że jest oczywiste, bo tu prokuratura ustaliła bezspornie, kto spowodował wypadek. To nie jest sprawa, gdzie każda strona ma swoją wersję. Sprawa jest badana przez prokuraturę, bezsporna. A proszę się zastanowić, jak w tej chwili wygląda reprezentacja interesów naszych obywateli, naszego państwa w sprawach zawikłanych i w sprawach, które nie trafiają do mediów, bo ta sprawa, proszę powiedzieć, czy udało się panu media tym zainteresować? Jak nie, to wyglądało? Nie. Aż no, do ostatniego moment tygodnia, kiedy wprost pojawił się artykuł Marcina Dowskiego. Dwa lata media nie zainteresowały się taką sprawą. Czy to idealna sprawa dla tabloidów, idealna sprawa dla interwencyjnych programów telewizyjnych? Myśmy dowiedzieli się jako sztab kandydata i w ogóle politycy Konfederacji, dowiedzieliśmy się o tym właśnie z relacji wprost i zareagowaliśmy natychmiast, bo uznajemy, że to jest sprawa niecierpiąca zwłoki. Tutaj muszę uczciwie powiedzieć, że jestem wdzięczny panu Marcinowi Dobskiemu za artykuł we wprost, bo no po prostu się nie bał, no i zamieścił ten artykuł. No pewnie redakcja też się nie bała i zamieściła, ale no to był pierwszy tak naprawdę publiczny artykuł o tej sprawie. To proszę powiedzieć tak na zakończenie, czego po prostu, czego pan oczekuje? Tak, no krótko mówiąc, oczekuję zadośćuczynienia. Nie chcę wchodzić tu już w sprawy ubezpieczeniowo-formalno-prawne. W tej sytuacji tak naprawdę nie mam żadnej możliwości, tak jakby to było z przypadku obywatela polskiego na drodze cywilnej dochodzenie, więc zadośćuczynienia, odszkodowania i słowa przepraszam dla mnie i dla córki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy.